Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiejszy materiał chciałabym nagrać w oparciu o materiały, z jakimi miałam ostatnio styczność w internecie. Powiem Wam szczerze, że bardzo często spotykam tego typu materiały i opinie i nie chce mi się wierzyć, że coś takiego w XXI wieku jeszcze w ogóle ma miejsce i że tacy ludzie naprawdę chodzą po świecie. Ale może nie będę się nad tym rozwodzić i po prostu dam Wam tutaj kilka wstawek z materiałów, które mam na myśli, więc możecie je teraz tutaj obejrzeć. Ja wiem ze swojego doświadczenia ludzi, którzy mieli tatuaże, przechodzili straszne męki. Te farby, tu jest problem o farby, które oni używają, one są demonicznie przetwarzane. Cokolwiek to znaczy. I teraz na czym postępuje kontrakt z szatanem? Najgorszy kontrakt z szatanem jest kontrakt krwi. No to się komuś wydaje, że ja sobie przebiję, prawda, i podpiszę cyrograf. Odmawiam specjalne modlitwy uwalniające ten kontrakt. Bo to jest kontrakt, nie chodzi o rysunek, o kontrakt. Nie chodzi, co jest na rysunku, tylko kontrakt. I zacząłem się modlić, to takie były takie, Słowo Boże mówi nam, że w ogóle mamy nie nacinać ciała w żaden sposób, ani na ciele umieszczać znaków tatuażu w Księdze Kapłańskiej w rozdziale 19, w wersecie 28. Wiecie, ja jestem osobą wierzącą, jestem katoliczką, szanuję i cenię sobie swoją wiarę, ale myślę, że we wszystkim należy zachować zdrowy rozsądek. Nie zawsze muszę zgadzać się z tym, co proponuje mi Kościół, bo w ogóle to, co proponuje Kościół swoim wiernym w dzisiejszych czasach, często rozmija się z tym, czego oni tak naprawdę oczekują. Ale to jest zupełnie inny temat i nie o to mi chodzi w tym filmie. Ale uważam, że te wypowiedzi, których przed chwilą wysłuchaliście, powinny zostać sprostowane o taki jeden mały, drobny szczegół, który szanowni duchowni wypowiadający się w swoich materiałach niestety nie raczyli wziąć pod uwagę. A mianowicie jest to fakt, że słowo tatuaż weszło do użytku w VIII wieku naszej ery. A z tego co wiem, Biblia powstawała nieco wcześniej, więc tak naprawdę nie jesteśmy w stanie określić, o jakie znaki na ciele może chodzić w tych tekstach. W tamtych czasach było bardzo popularne praktykowanie nacinania bądź wycinania kawałków skóry, któremu bliżej obecnie do skaryfikacji. Te znaki na ciele mogły być po prostu bliznami po tego rodzaju operacjach przeprowadzanych na ciałach osób, które chciały takie znaki mieć. Ponadto w czasach Jezusa chrześcijanie bardzo często znaczyli swoje ciała. Mówię znaczyli, bo nie chcę używać słowa tatuowali, żeby nikt się nie czepiał. Więc znaczyli oni swoje ciała znakami chrześcijańskimi. Na przykład znak ryby. Myślę, że każdy z Was go zna. Zaraz Wam go tutaj pokażę. Bądź też inicjały Jezusa Chrystusa. W ten sposób chrześcijanie identyfikowali się między sobą. Jaka logika siedzi w głowach osób, które mówią, że tatuaż oznacza jakieś konszachty z szatanem, wpływa na nasze myślenie, naszą wiarę i na wolność naszej duszy w taki sposób, że skazujemy sami siebie na wieczne potępienie. No naprawdę, wtłaczanie czegoś takiego przez Kościół do głowy ludziom jest po prostu wielką krzywdą. Ja wiem, że tatuaże i Kościół, tatuaże i religia to są bardzo dwa odległe światy i połączenie ich w jednej dyskusji na pewno wywołuje wiele, wiele kontrowersji. Dorabianie do tego właśnie takiej ideologii, no to jest po prostu, no sami wiecie. Jak czegoś takiego słuchacie, to krew was zalewa, nie? Szczególnie jeżeli jesteście ludźmi myślącymi. Myślę, że jeszcze długo na tym polu nie dojdziemy do porozumienia, jeżeli kiedykolwiek. No ale myślę, że warto było o tym powiedzieć. Dlatego serdecznie dziękuję Wam za uwagę i za
wytrwałość w oglądaniu tego materiału. Zachęcam Was do odwiedzenia moich pozostałych mediów społecznościowych. Wszystkie linki będziecie mieć w opisie na dole. A ja na dzisiaj się już z Wami żegnam. I co? Do zobaczenia. Pa, pa!